Prezentujecie się przepięknie, a jednak rzadko widujemy Was na ściankach. Tak, to prawda. No ale całość tutaj jest fenomenalna. No i właśnie, a dlaczego tak rzadko widujemy Was na różnych imprezach branżowych? Pewnie, bo się pewnie zajmujemy bardziej pracą, tak, Julka? Życie się nie toczy na ściance, nasze na pewno nie. Zawsze czyli na Śląsku, a nie w Warszawie, więc to z tego wynika przede wszystkim. A ten show business to nie jest świat, w którym czujecie się dobrze? Julka, jak się czujesz w świecie show biznesu? Ja jestem w tym świecie tylko jedną nogą i tylko od czasu do czasu, więc kompletnie się nie czuję jego częścią. Jak reagujecie na plotki i doniesienia, które co jakiś czas pojawiają się w mediach odnośnie waszego życia prywatnego, odnośnie waszego związku? Tak? Pojawiają się, jakie zauważyłaś? Nie czytamy i nie wiemy za bardzo, co się o nas pisze i myślę, że to jest dobra strategia. Jesteśmy dzisiaj na gali telekamer. Głównie przyszedł pan chyba jako reprezentant programu Taniec z Gwiazdami. No. Można powiedzieć, dlatego że w tym roku mam nominacje w dwóch kategoriach, czyli osobowość telewizyjna i Taniec z Gwiazdami. Więc jakby z powodu tych dwóch kategorii jestem. No właśnie, ale czy te dwie role, prowadzący, prezenter i osobowość, tak naprawdę się przenikają, czy jakoś też mogą koligować ze sobą? Muszą się przenikać, żeby ta praca przynosiła jakieś fajne efekty i żeby była po prostu dobra, no to musi prowadzący program no być sobą, mieć jakąś tak zwaną osobowość telewizyjną. Ja to nazywam takim zbiciem szyby pomiędzy studiem, tym co się dzieje tu, a odbiorcą, który jest tam. Jeżeli potrafimy do niego dotrzeć i potrafimy spowodować, żeby on się zainteresował, przestał robić herbatę w kuchni, powiedział, chcę to zobaczyć, fajnie się czuję, naprawdę wciąga mnie ten program, wciąga mnie dramaturgia tego programu, bo nie ma nic ważniejszego w telewizji niż dramaturgia, to wtedy można mówić o osobowości, ale tak jak prezenterzy prowadzący mają osobowość, to w jakimś sensie tworzą osobowość programu. Czyli to, że jakiś program lubimy, fajnie spędzamy czas, czekamy na kolejny odcinek, po prostu, mówiąc językiem młodzieżowym, nas wkręca. I zespół osobowości ludzi, którzy tworzą program, ja nie mówię tylko o prowadzącym, ale operator, scenarzysta, reżyser, cała ta ekipa tworzy tak naprawdę osobowość programu. My, jako prowadzący, czy dziennikarze prowadzący programy rozrywkowe, jesteśmy tylko cząstką tej wspólnej pracy. Taniec z Gwiazdami to z pewnością kultowy program, który też już był wcześniej w innej stacji. I mnie ciekawi, czy przyjmując te propozycje, zastanawiając się nad poprowadzeniem właśnie Dancing with the Stars, czy miał pan taką obiekcję, że kurczę, no było już kilku prowadzących przede mną, to czym teraz zaskoczyć, czym się wyróżnić w tym samym programie? Nigdy tak nie myślałem, bo też nigdy nie myślę, jaki mam być. Ja po prostu jestem w programie i to nie jest jakaś strategia przemyślana, czy jakaś wykreowana rzeczywistość, tylko no, jestem sobą, taki jestem. Kiedy zadzwoniła pani dyrektor i powiedziała o tym, że chciałabym, żebym prowadził, no to bardzo się ucieszyłem, ponieważ jest to no, najbardziej prestiżowy i najbardziej nagradzany program rozrywkowy świata, który wciąż jest w Stanach, kultowy program, w BBC angielskie, właściwie na każdym dużym rynku telewizyjnym, to jest program numer jeden. Tak samo jest w Polsce. Jaki będzie twój nowy program? O Boże, teraz jestem w trakcie robienia programu Tu jest pięknie dla TVN Style, gdzie zwiedzam piękne miejsca. Oprócz tego robię Dorota Inspiruje, czyli znowu remonty. No i przygotowuję się do dużych, kolejnych, domowych rewolucji, więc nadal jest mnóstwo pomysłów, mnóstwo zapału i rzeczywiście zmiana ludzkich żyć, czyli coś fantastycznego. No właśnie, rewolucje, remonty, to właściwie można powiedzieć, że to są takie totalnie męskie klimaty, a ty pokazujesz, że jednak nie. Odkąd prowadzę media społecznościowe, widzę, ile babki robią i to jest fenomenalne. Poza tym bardzo często to kobieta jest szyją, jeśli chodzi o głowę, którą jest mężczyzna, czasem nie jest to głowa, tylko ręka, która trzyma młotek. Mam wrażenie, że to kobiety jednak bardziej remontują i takich kobiet jak ja jest mnóstwo. No, rozumiem, że ty w swoim życiu prywatnym także jesteś tą szyją, która tą głową kręci. Oj nie, ja jestem absolutnie w partnerskim związku i jesteśmy podzieleni totalnie na pół. Nie sądziłam, że to jest możliwe, dopóki nie poznam mojego męża. Myślę, że każdy z nas zostawia drugiej osobie przestrzeń na własne działania, ale jednocześnie bardzo się wspieramy i stoimy za sobą i nie ma tak, żeby któreś rządziło. A ten podział obowiązków, jeśli chodzi o opiekę nad córeczką? Absolutnie po połowie, to jest niesamowite, ale tak jest.